Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Naszym dzisiejszym gościem jest znakomita pisarka pani Magdalena Grzebałkowska. Rozmowę z naszym gościem poprowadzi Anna Godzińska. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo pytań. Ja mam też dużo pytań, ale liczę na Państwa również. I zaczniemy, bo spotykamy się oczywiście przy okazji komedy, ale nie da się zapomnieć o pozostałych książkach. I oprócz oczywiście 1945 roku mam na myśli te trzy biograficzne książki, ale naprawdę cztery postaci. I teraz chciałabym zapytać o to, dlaczego te cztery osoby, znaczy Beksiński się nie dało może rozdzielić, to dlatego, ale dlaczego akurat takie zupełnie jakby inne jednak bajki, mimo że wszyscy byli artystami, prawda? Ale to jest zbieg okoliczności. To jest tak, że wydawnictwo szuka razem z autorem. I nie są to moje tematy, że przyszłam do wydawnictwa z tematami i zaproponowałam napisanie książek, bo ja nigdy nie myślałam, że ja będę pisać książki. Jestem reporterką, pracowałam sobie w Gazecie Wyborczej w dużym formacie i byłam odpowiednio sfrustrowana i odpowiednio zadowolona z mojego życia. I któregoś razu wydawnictwo Znak zapytało mnie, czy chciałabym napisać książkę o księdzu Twardowskim. Więc w ogóle ksiądz Twardowski nie przyszedł ode mnie, dlatego że ja w ogóle nigdy nie byłam w kręgach zainteresowań księdzem Twardowskim. Ani kościelnych, ani poetyckich, ani nic. No ale pomyślałam sobie, że jak już ktoś do mnie wyciąga rękę, los, to może warto się tego podjąć. I podjęłam się i wyszło, że to bardzo fajny człowiek był ten ksiądz Twardowski. I za każdym razem, tak usiądę, żeby wszyscy mogli spojrzeć mi w oczy, za każdym razem było tak, że ja już mówiłam, że już więcej żadnej książki nie napiszę, ponieważ bardzo ciężko jest pisać książki i pracować na pełnym etacie w gazecie, bo gazeta, pracodawca wymaga pracy na pełnych obrotach i to jest oczywiste, a książka to zazdrosna dziedzina, więc książka też chce, żeby poświęcić jej 100% i tego się rozdzielić nie da. Więc ja powiedziałam po księdzu Twardowskim, super Grzebałka, udało ci się, napisałaś, książka się dobrze sprzedaje, ludzie ją oceniają pozytywnie, to teraz wracaj pisać reportaże o tym, że wójt gminy Ruciada Nida bardzo mu wisienka obrodziła na przykład, co takie reportaże się też pisze. I no ale wydawnictwo drążyło, przez pół roku kokietowaliśmy się różnymi tematami, ja mówiłam, że nie, nic nie napiszę, może na emeryturze, no ale w końcu Beksińscy padli. Znaczy w sensie nie padli, tylko padł ten temat. Padli już wcześniej. No i to było coś takiego, że jak się jest dziennikarką, pani jest reporterką, dziennikarką? No dobra, a ktoś tu jest dziennikarzem na sali, to pewnie wie, że tak jest, że jak się dostaje temat, który kręci, a no to jest coś takiego jak zakochanie, że takie motylki w brzuchu są, że intuicja podpowiada, to jest dobre, bierz to. Więc wzięłam to, czyli Beksińskich, to od razu było powiedziane, że dwóch, bo to oni nie mogliby jakby funkcjonować osobno. No i wtedy dopiero jak to wzięłam, a jestem z Sopotu, to przeczytałam, że oni są z Sanoka. O matko, z Sanoka, no to wiemy, bo jesteśmy w tej samej sytuacji miasta przygranicznego, tylko Państwo jeszcze macie do Berlina blisko, a ja mam wszędzie daleko do wszystkiego. Nawet do Sztokholmu, chociaż i tak tam jest bliżej niż do Sanoka. Naprawdę. No ale trzeba było wsiąść w samochód, bo koleją to jakieś 3 dni i jakoś dotrzeć do tego Sanoka. No i znowu była taka sytuacja, że jak napisałam książkę i oddałam, to już nie chciałam pisać żadnej książki. Wtedy narodził się Komeda, ale w międzyczasie 45. Bo to też nie chciałam pisać tak biografii po biografii, no, żeby mieć jakiś fajny płodozmian. Czyli żadna z tych postaci nie była Pani blisko. W sensie, zanim zaczęła Pani pisać, bo oczywiście później się Pani zbliżyła do tych postaci, ale wcześniej nie była Pani fanką komedy również? Jazz bardzo lubiłam zawsze, z tym, że to ja jestem taka mamoniowa, że lubię muzykę, którą znam. I mój mąż świetnie zna się na muzyce wszelakiej, w związku z tym także zna się na jazzie. I często u nas w domu leciał jazz, ale to było tak, że ja po prostu słuchałam bez świadomości. Natomiast o komedii oczywiście niewiele wiedziałam, ale dzisiaj już wiem, że to bardzo dobrze, że ja się nie znam na danym temacie, zanim się za niego wezmę. To w ogóle nie jest żadna przeszkoda. Bo oczywiście, no jak... Właściwie jestem dziennikarką, więc nie znam się na niczym, ale na przykład, no
moją pasją taką, jeśli mogłabym poświęcić czas czemu, gdybym miała, to byłaby historia kultury materialnej XIX wieku. Więc nie wiem, czy ktoś by chciał mi zlecić książkę na ten temat, jak prano w XIX wieku w dworkach szlacheckich na przykład. Ja to uwielbiam. Więc wszystkie tematy, które przychodzą, to są raczej takie, że nie za bardzo się znam na tym temacie, ale to jest bardzo dobre. Z dwóch powodów. Po pierwsze, zakładam, że czytelnik też się nie zna, a muszę mu przedstawić daną postać i historię i, jak to mówimy nieładnie slangiem dziennikarskim, rzucić bohatera na tło. I wyobrażam sobie, że gdybym się świetnie na tym znała, to pewnych rzeczy bym nie opisywała, bo wydawałoby mi się to oczywiste. Pewnych pytań bym nie zadawała. Więc na początku każdego tematu jestem trochę takim matołkiem, a potem się uczę, ale jednocześnie wydaje mi się, że też czytelnikowi tak od A do Z przedstawiam, bo w końcu nie piszę ani dla wielbicieli, może dla wielbicieli poezji tak, ale nie dla krytyków literackich, nie dla krytyków muzycznych, tylko dla takich ludzi jak moja babcia, jak moi znajomi, czyli że nie znamy się i teraz się poznamy. A druga rzecz jest taka, że gdybym była za bardzo zaprzyjaźniona z tematem, i to jest takie niebezpieczeństwo, że wtedy lojalność wobec bohatera nie pozwoliłaby mi napisać pewnych rzeczy. A ja wychodzę z założenia, że wszystko trzeba napisać, to jest tylko kwestia, jak nie pozbawić godności przy tym człowieku, którego się opisuje. A jak pisałam o księdzu Twardowskim na przykład książkę, to on miał mnóstwo przyjaciół pisarzy czynnych i oni mi mówili na przykład, wie pani co, część mówiła, że w ogóle nic mi nie powie, bo sami napiszą księdza Twardowskiego biografię, do tej pory nie napisali. A część mówiła, wie pani co, to ja pani coś powiem, bo jak ja bym napisał książkę o księdzu Twardowskim, to ja tego nie mogę napisać, bo się z nim przyjaźniłem. To nie były żadne rzeczy jakieś takie okropne, że dłubał w nosie i zjadał gilę, tylko no, z powodu lojalności i przyjaźni lepiej było mnie przekazać, ja byłam takim medium zupełnie obojętnym. Właśnie, bo to jest ciekawe pytanie o prawdę w biografii. Znaczy prawda to jest tutaj też przy okazji biografii specyficzna, jakby specyficzny temat, ponieważ no, opieramy się głównie na wspomnieniach, prawda? Naprawdę się pewnie opiera jakichś źródłach historycznych, powiedzmy. Ale czy można powiedzieć o swoim bohaterze wszystko? Czy jest gdzieś jakaś granica, której by pani nie przekroczyła, gdyby nawet pani ją poznała w wielkiej, wielkiej tajemnicy? Staram się pokazać wszystko. Ale tak jak mówię, dziennikarz czy też pisarz, no ale to pisarze to piszą o fikcji, to więc mogą sobie pozwolić napisać to, co chcą. Natomiast reporter, to autor takiej fajnej biografii Jacka Londona, tylko że ja teraz oczywiście już nie pamiętam nazwiska tego człowieka, ale polecam państwu, chyba na nazwisko Love, przez W, nie przez V. I on napisał we wstępie coś takiego, co mnie uderzyło, że autor biografii musi być najpierw lojalny wobec bohatera, wszystko od niego się dowiedzieć, a to jest naprawdę, naprawdę wszystko się o człowieku w końcu dowiadujemy z tych intymnych rzeczy, a potem musi zdradzić tego bohatera, bo musi stać się lojalny wobec czytelnika, no bo w końcu nie pisze po to, żeby postawić pomnik bohaterowi, tylko żeby czytelnikowi go przedstawić. Ja jestem zwolenniczką biografii anglosaskiej, czyli stawiamy bohatera na pomniku, ale pokazujemy go w szlafroku, czyli stoi na pomniku w szlafroku. No i teraz każdy musi sobie jakoś te granice w sobie postawić. Nie mam, że na przykład dziennikarze faktu, biedacy, nie mają granic. Stoją pod murem i już tak nóżkami przewijają, bo już dalej i dojść nie mogą. A ja postanowiłam kiedyś, że wszystko będę pisała o ludziach, których opisuję. Na przykład tak było przy księdzu Twardowskim, no bo jednak zleciło mi temat wydawnictwo Znak. Jednak korzenie katolickie, prawda, no powstało jako wydawnictwo katolickie. Już teraz nie, ale tak było. No i tak myślałam sobie, że pewnie, no tak, ksiądz Twardowski to było pierwsze świeckie wydawnictwo, w którym wydawał. Pewnie chcą hagiografię, pewnie chcą pomniczek. A ja nie chciałam pisać pomniczków, tym bardziej księdzu Twardowskiemu, z którym nie byłam w żaden sposób związana. I napisałam takie coś, trzeba napisać jak konspekt, to jest straszne. O, to jest coś takiego jak rozprawka. Czyli przed napisaniem książki pisze się konspekt. Okropna nuta. Więc ja nigdy nie piszę tych konspektów, oni się już z tym pogodzili, ale napisałam w takich 5 zdaniach, bo do zaliczki się dostaje konspekt. Już napisałam te 5 zdań.
I tam napisałam, że chciałabym zajrzeć księdza Twardowskiego pod sutannę. Tak napisałam, bo mówię, zobaczę, czy to zniosą. I powiedzieli jasne, czy gdyby się okazało coś niedobrego o księdzu Twardowskim, i ja bym to napisała, czy oni by to przepuścili, tego nie wiem. Takiej próby nie było, na szczęście nie okazało się nic niedobrego, chociaż okazały się wspaniałe rzeczy. Bo przecież i ksiądz Twardowski znalazł teczkę księdza jako TW, fałszywą, no ale na początku tego nie wiedziałam, ale postanowiłam, że ją opiszę. Znalazłam w tajemniczy sposób, dotarły do moich rąk dzienniki księdza Twardowskiego, który twierdził, kłamczuch jeden, że nigdy dzienników nie pisał, nigdy ani zdania, a ja miałam gruby zeszyt jego dzienniku, gdzie opisywał swoje miłości do kobiet. Polecam tę książkę, polecam. I to napisałam i uważam, że gdybym tego nie napisała, a miałabym, to byłabym kłamczuchą, a reporter nie może kłamać. Oczywiście, czym jest ta prawda? Bo czy ktoś mi coś powie, a ja mu zawierzę, chociaż zawsze staram się weryfikować, no ale to też pamięć jest zawodna, jest zjawisko fałszywej pamięci. To jeżeli ja coś napiszę, a to było nieprawdą, a ja zawierzyłam komuś, no to jest jego prawda, taką prawdę ja znam. Nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna i absolutna, prawda? Aha, prawda? Natomiast uważam też, że jeżeli, bo to chodzi teraz o Beksińskich, jeżeli jest coś, co jest intymne i takie no dosyć, że nikt z nas by nie chciał, żeby o tym powstało, zresztą nikt z nas by nie chciał, żeby powstała nas biografia, żeby ktoś nam grzebał w życiu. W życiu. I właśnie jest tak, że jeżeli jest coś bardzo intymnego, ale rzutuje na całe życie danego człowieka, którego opisuję, to ja to napiszę, tylko postaram się tak, żeby właśnie nie pozbawić go godności. I podaję przykład. Zdzisław Beksiński przez całe życie swoje dorosłe cierpiał na taką przypadłość, że wszystko go wytrącało z równowagi, w związku z tym przekładało się to na rozstrój żołądka. I całe życie musiał tak organizować, żeby być blisko toalety. No i teraz dostaje w 1963 roku bodajże stypendium Guggenheima do Nowego Jorku, a on mówi, że nie jedzie. No to jest szok, bo to nawet dzisiaj to jest niezły czas, takie jest stypendium Guggenheima, a co w 1963? A on mówi, że nie jedzie. No i pytałam jego znajomych i przyjaciół, dlaczego. Oni lojalnie mówili, wie pani, bo on się już czuł spełnionym artystą, jasne. Albo bo on dostał to stypendium za fotografię, a chciał już malować, więc nie chciał oszukiwać Amerykanów. Nie, no, on taki nie był. W związku z tym jeden znajomy po prostu powiedział, no i to wynikało też z korespondencji bardzo gęstej i bardzo otwartej, bo przecież Beksińscy to flaki na złotej tacy mi podali, więc to w ogóle nie ma o czym mówić. Więc to chodziło, krótko mówiąc, o to, że nie będzie mógł na pokładzie samolotu mieć bezpośredniego dostępu do własnej toalety, a lot samolotem pierwszy w jego życiu nigdy nie leciał, nigdy w życiu. To byłby dla niego tak duży stres, że dlatego nie pojechał. Natomiast, jeżeli są jakieś rzeczy intymne, ale nie mają wpływu na życie człowieka, to ja o tym nie piszę. No na przykład Zdzisław Beksiński był niesamowitym plotkarzem. Niesamowitym. Pisał świetnie, listy pisał świetne i obgadywał swoich znajomych z Sanoka potwornie. Te listy się zachowały. I wiem, który wujek, którą ciocię zdradzał. Który znajomy do żony nie odzywał się przez pół roku, bo podała niedobry sos. Naprawdę. I pomyślałam sobie tak, jak ja to napiszę, to i tak, znaczy to jeszcze bardziej podkręcę te sensacje o Beksińskich, to jeszcze będzie lepiej. Ale przecież żyją potomkowie, dzieci tego wujka, żyje syn tych państwa, co tam z powodu tego sosu nie rozmawiali z sobą. No to ja bym tylko ich skrzywdziła, przecież to by natychmiast się okazało i ludzie by ich wytykali, a Sanok jest malutki, więc to, takich rzeczy nie ma sensu. Więc tu jest ta moja granica, ale no ale to każdy ma tą granicę jakoś w sobie. Niektórzy mówili, że za daleko poszło z Beksińskim, na przykład, że mówili, że nie mogli znieść tego rozdrapywania życia osobistego, prywatnego. No ale tacy Beksińscy byli. Dla nich nie było nic jakby intymnego. No więc musiałam ich ukazać takimi, jakimi byli. A czy podczas pisania biografii, zanim przejdziemy już do komedy konkretnie, bo jeszcze mnie ta kuchnia trochę interesuje, jest taki moment, kiedy coś klika, że wie pani, że tak, trafiłam na coś i już wiem, jakby mam pomysł, nie wiem, mam pomysł na tę osobę, czy zrozumiałam tę osobę. Co to było, czy może nam pani opowiedzieć? Ale w przypadku Beksińskich, czy komentarz? W ogóle. Aha. Nie, to zawsze jest tak, że to nic nie klika.
Tylko człowiek siedzi i mówi, Boże, po co mi to było, Boże. Ja się jestem archiwistką z wykształcenia. Przecież ja bym siedziała teraz i odkurzała, że w Płotach byłam na stażu przez miesiąc, na zamku tam mieszkałyśmy, tym renesansowym u góry, bo podzielono nas na męską grupę i żeńską. Chłopacy mieszkali w Szczecinie, mieli super, a my w Płotach. Wiecie Państwo, co się dzieje w Płotach, nie? Jeszcze w 1994 roku. Super. No więc kurz bym sobie wycierała w tym archiwum z tych teczek i bym robiła skąd. W Płotach zrobiłam doskonały inwentarz mleczarni miejscowej. Jakby ktoś z Państwa miał związki z tą mleczarnią, polecam, doskonale zrobiłam. Więc nic nie klika. Wyksińskich oddałam szybciej o miesiąc i tylko ich skończyłam tylko dlatego, żeby nie musieć oddawać zaliczki. Bo ja byłam pewna, że to jest po prostu jakaś potworna hała. Z Twardowskim tak nie było, bo nikt na nic nie liczył. Po prostu była to książka, napiszę ją, to wyjdzie to okej, nie wyjdzie to nie okej. No ale potem już apetyt wydawnictwa rośnie w miarę jedzenia, więc tak było z Wyksińskimi. Potem Kometa, no to już w ogóle, a jeszcze 45 w międzyczasie. Łatwiej powiedzieć, że coś klika przy reportażach takich właśnie przy 45. Bo tutaj nie może w połowie coś kliknąć książki, jak jestem już w połowie, mówię, Jezu, ja bym zaczęła od czegoś innego. Nie, już za późno. Zawsze to jest tak, zaczynam pisać, mam, nie wiem tego na znaki przeliczyć, myśmy w gazecie liczyli konary, do dzisiaj to się liczy. Jeden konar to jest 300 znaków, pochodzi to od nazwiska chłopaka Konarski, który wymyślił jakiś system łamania gazety, więc mieliśmy konary. Jak mam 100 konarów, to wysyłam do Małgosi Szejnert. To jest reporterka, moja była szefowa, moja autorytetka i przyjaciółka. Wysyłam. I zwykle ona odsyła i mówi, że to jest fatalne. Ale to nie szkodzi, ja się nie obrażam. I wtedy ona, ale ona mówi, słuchaj, przy Beksińskich było tak, że w ogóle zaczęłam tak po Bożemu, tak. Urodził się ojciec Zdzisława Ziem. I ona mówi, słuchaj, ale czy ty encyklopedię piszesz Beksińskich, czy co? Ona mówi, to jest w ogóle dosyć ciekawe, co opisujesz, ale daj to gdzieś do środka, do książki. W końcu wylądowało w przepisach. W przypisach. Jakby Państwo nie czytali przypisów Beksińskich, radzę zajrzeć, bo tam jest takie odkrycie moje osobiste, które zmieniło w ogóle historię Sanoka. Mogę powiedzieć szybko? No bo pewnie nikt nie zajrzał do przepisu. To było tak, że ród Beksiński zaczął się w Sanoku od Mateusza Beksińskiego, który był protoplastą, powiedzmy, w bardzo oddaleniu, autosanu, tych autobusów, które jeżdżą po Polsce. I on razem z takim swoim przyjacielem z Koprzywnicy, Walentym Lipińskim, już nie pamiętam, Lipińskim czy jakoś tak, oni wylądowali nagle po powstaniu listopadowym w Sanoku i stworzyli firmę kotlarską. A to akurat było po tym, jak Łukasiewicz naftę zrobił z ropy naftowej. I robili te kotły, to była nisza, bo były kotły potrzebne na przewóz ropy naftowej. No i stali się strasznie bogaci. I do tej pory jest taka legenda, znaczy to była do tej pory prawda historyczna, dopóki ja tego nie zmieniłam. Było powiedziane tak, że Lipiński był synem szlachcica, a Beksiński był synem chłopa z tej Koprzywnicy, ale przyjaźń w okopach powstania listopadowego i potem do końca życia mieszkali razem. I to było niezłe, ponieważ oni mieszkali w warsztacie, który potem przerobili na dworek paraszlachecki, a byli dwiema najbogatszymi rodzinami w Sanoku. Pobudowali mnóstwo nieruchomości, mnóstwo domów, oni w ogóle mieli taką własność, że jak ulicy Jagiellońskiej, jak Państwo znają Sanok, do Sanu, to oni mieli jakieś mega hektary. I do końca życia mieszkali ze swoimi żonami i dziećmi w tym jednym takim drewnianym paradworku, no ale to kiedyś były warsztaty kotlarskie, to pewnie szał nie był jakiś. Co Beksińscy w ogóle mieszkali aż do 77 w tym drewnianym domu. I teraz, ja postanowiłam dociec, w którym roku się urodził ten Mateusz, bo było tylko powiedziane, że w którym roku, ale też czyjś syn i tak dalej, to wszystko można znaleźć w księgach chrzcielnych. I dotarłam do tych ksiąg, co nie było takie trudne. I znalazłam, uwaga, że obaj
w ogóle ani jeden, ani drugi nie był synem chłopa, ani synem szlachcica, tylko byli synami kuśnierzy. Po co oni taką legendę stworzyli? Ale w ogóle moja koncepcja to jest taka, jest bardzo niepopularna pewnie, w Sanoku się nikomu nie podoba, że to w ogóle była para, ten Lipiński i Beksiński. Mieli żony, mieli dzieci, no bo w XIX wieku dwóch mężczyzn mieszkających ze sobą w jednym domu, to byłoby to raczej niemożliwe. Tym bardziej, że mieli strasznie brzydkie żony, więc w ogóle pewnie, ale bogate. Więc pewnie takie panny pasażne, z którymi nikt się nie chciał ożenić, a oni je wzięli dla przykrywki. Ale to nie jest popularna teza w Sanoku. No i moje odkrycie, moim zdaniem, zmienia wszystko. Ale ucieszył się z tego tylko pan Zając, świętej pamięci, już były dyrektor muzeum w Sanoku, bo zadzwoniłam do niego, mówię, panie dyrektorze, synowie kuśnierzy, nie szlachcic i syn chłopa. W ogóle zastanawia mnie to, dlaczego całe życie ten Beksiński mówi, tak, jestem synem chłopa, i czemu ten Lipiński mówił, my szlachta. To jest niesamowite. A pan Zając się strasznie ucieszył, powiedział, o kurczę, czy jaka szkoda, że w latach 70. zmarła ostatnia tam potomkini rodu Lipińskich, ponieważ ona do końca życia chodziła po Sanoku z zadartym nosem, mówiła, my szlachta. No to moje odkrycie właśnie, takie. No. A komedy? Jakieś odkrycie? Oj, dużo tam jest. No właśnie, bo to jest o komedzie, tak jak sobie ja pomyślałam o komedzie, a ja nie znam się na jazzie w ogóle, to zawsze miałam komedę głównie związaną oczywiście z całą tą tragedią, płasko, komeda i w ogóle ta cała bohema artystyczna, Polański i tak dalej. Jak zaczęłam czytać komedę, to wyszło mi, że on taki był bardzo w ogóle zamkniętym w sobie człowiekiem. Mimo, że tam alkohol lał się strumieniami, to on niby pił, ale tak niekoniecznie. Nie był taki na zewnątrz, jak wszyscy ci wokół. Dosyć skromny, choć pewny siebie. No to była katorga, ta praca nad komedą, dlatego że po Beksińskich, gdzie byłam rozpieszczonym Beniaminkiem, który miał mnóstwo informacji, tylko nie wiedziałam, co odrzucać, to tutaj, Boże, idę od jednego człowieka do drugiego człowieka. Około 120 rozmów odbyłam ostatecznie i każdy mi mówił, nie no, komeda to był taki miły człowiek. Na jakąś rozmowę pamięta pan coś? Nie, on nic nigdy nie mówił. Im więcej pił, tym mniej mówił. Nie gadał nigdy, tylko grał. No koszmar taki bohater. Ale udało mi się, w końcu, tak z każdego wyrywałam po troszku, naprawdę z takich okruchów to układałam, a jeszcze w dodatku tak, korespondencji zbyt gęstej mi pisał, pamiętników nie napisał, no bo przecież był młodziutki, przecież miał 38 lat, jak zginął, czy tam 39, jak zmarł. Nie były to czasy wywiadów bardzo dużych, więc wywiadów zachowało się bardzo niewiele. Paparazzi za nim nie latali, żebym go mogła zobaczyć jakieś zdjęcie w jakiejś fajnej akcji, no kompletnie nic. Ale dwie rzeczy mi się udało, znaczy to nie były takie rzeczy, że nikt o nich wcześniej nie wiedział, że to one zmieniły komedę, bo prawda jest taka, że jeżeli piszę o bohaterze tak popkulturowym, tak osadzonym w świadomości ludzi, po 50 latach po jego śmierci, no to nie jest tak, że ja odkryję Amerykę, że nagle okaże się, że wcale nie był pianistą, tylko był perkusistą, tylko my o tym nie pamiętamy. Nie, tak nie jest. Ale na przykład bardzo chciałam dotrzeć do dokumentacji związanej z Festiwalem Sopockim w 56, bo to był bardzo ważny moment dla polskiego jazzu, dla polskiej historii, no i dla samego komedy, ponieważ no wypłynął jakby wtedy. I wydawało, i poza tym jestem z Sopotu, no to chciałam też temu Sopotowi coś miłego napisać. I pomyślałam, ja na początku myślałam, że ja pójdę do Archiwum Miejskiego, powiem, poproszę archiwa dotyczące festiwalu jazzowego, ale się okazało, że to jest marzenie z ciętej głowy. 2 lata szukałam archiwów związanych z festiwalem jazzowym w Sopocie, i wydawało mi się, że już się poddaje. No są jakieś tam wspomnienia, jakieś były drobiazgi, są opracowania, ale ja chciałam takie rzeczy, żeby było, gdzie mieszkali, co jedli, a kto się z kim kłócił. Takie rzeczy mnie ciekawiły. No i po 2 latach, przypadkiem zupełnie, w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w teczce w ogóle niezwiązanej z festiwalem jazzowym, znalazłam. Potem na koniec, jak już książka się ukazała, to okazało się, że w Jazz Forum, jednym z niewielu, które po prostu przeoczyłam, tam dziennikarz tego Jazz Forum też wcześniej dotarł, ze 20 lat temu, i to opublikował, ale nie całe materiały, więc i tak
cieszę się, że ja dotarłam do tego samodzielnie, bo tam bym bazowała tylko na części dotyczącej 56, a ja w tych moich papierach znalazłam też, jak oni starali się o stypendium, jak wyglądało ich życie takie zawodowo-prywatne. To była taka rzecz, która była na tyle mocna, że zaczęłam książkę od tego. A druga rzecz, no to właśnie druga wersja wypadku komety. To też nie jest tak, że tej wersji nikt nie znał, że ona była nieznana i ja dopiero porozmawiałam z Andrzejem Krakowskim, który był świadkiem upadku komety. Nie, Andrzej Krakowski opowiedział o tym już w filmie dokumentalnym w 96 roku bodajże. I on tam mówi to samo co mnie. Z tym, że ten film nie cieszył się wielkim powodzeniem. Pewnie był puszczony jak to filmy dokumentalne o 23.59 i po prostu zapomniano o tym filmie. Andrzej Krakowski nie widział powodu, dla którego miałby chodzić i co miałby komuś mówić. Ludzie, ja znam inną wersję. No to nie, to jest poważny człowiek, reżyser, mieszka w Nowym Jorku, jest producentem, wykładowcą uniwersyteckim, więc nie widział powodu ku temu. Natomiast obowiązywała wersja, którą przedstawiła Zofia, że działo się to, bo Andrzej mówi, że było 7 osób przy tym, że działo się to w dniu. Natomiast faktycznie potwierdza to, że to Chłasko niechcący strącił komedę ze skarpy. Tylko, że to była skarpa przy domu komedy. A Zofia komedowa opowiada wersję swoją, którą jej opowiedział, mówiła, że jej to opowiedział Marek Chłasko, że było to po imprezie, że wszyscy już poszli. Oni we dwóch poszli skarpami, bo to ten Beverly Hills jest tak na skarpach jakby na wzgórzu. Poszli tymi wzgórzami na spacer, bardzo pijani, no i faktycznie też niechcący go strącił z tego wzgórza. Komu wierzyć tutaj? Czy Andrzejowi Krakowskiemu, który mi wszystko opowiada, narysował, czy wierzyć Zofii Komedowi, której opowiedział to Marek Chłasko? Ja nie sądzę, żeby ona mówiła nieprawdę. To właśnie, to jest tą prawdą, świadomie kłamała. Tylko Chłasko słynął z tego, że bardzo lubił, to był pisarzem, to wybitny, prawda? Więc on lubił podbijać historię. Czemu tak było? Nie wiem. Ja przedstawiam w mojej książce dwie wersje, no bo też tak długo w świadomości ludzi tkwiła ta wersja opowiedziana przez Zofię, że też nie mam powodów, żeby tego nie zrobić. Więc to były takie moje dwa takie fundamentalne odkrycia, no ale tam jakby uporządkowałam chyba trochę tę historię o komedzie, bo ta moja książka nie jest pierwsza, to jest 14. książka o komedzie, jak ktoś policzy. A ja mam pytanie właśnie dotyczące tego zbierania materiałów, że rzeczywiście to było ciężko i mnie zastanawia jedna rzecz, ponieważ tu ewidentnie widać olbrzymią przyjaźń pomiędzy komedą a Polańskim i tego Polańskiego jakby w całej tej historii, w narracji jest bardzo dużo, natomiast słów Polańskiego o komedzie jest niewiele. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Polański tak jakby mało jest obecny własnym głosem? A czy ktoś z Państwa próbował się kiedyś mówić normalnym Polańskim? Oczywiście! To wiecie jak to jest, to nie muszę nic mówić. 2 lata pisałam do asystentki, do pani Małgosi, bo już miałam syndrom sztokholmski i bardzo ją polubiłam. Zresztą już miła osoba. Do pani Małgosi pisałam z prośbą o wywiad z panem Polańskim. Tak się wtedy pechowo złożyło, że on wtedy kręcił film, pracował nad filmem i przygotowywał się do filmu i jeszcze go ścigał Ziobro, minister Ziobro. W związku z tym, co był w Krakowie, ja już byłam gotowa jechać na spotkanie, to musiał Polański szybko samolotem, bo Ziobro tam musiał go aresztować. Ale ja oczywiście pani Małgosi mówiłam, że pani Małgosiu, ja polecę na Seszele nawet, jak nie bez przyjemności oczywiście, jak tylko tak będzie możliwe, ale pani Małgosia mówiła, pani Magdo, w tym roku to jest niemożliwe. Ja mówię, no to super, to mówi się na styczeń przyszłego roku. Ja mogę, ona mówi, ale że w tym roku to niemożliwe, nie znaczy, że w przyszłym to jest niemożliwe, że to jest możliwe. Po prostu z panem Polańskim jest się bardzo trudno umówić i ja mu się trochę nie dziwię, ponieważ pewnie 1000 dziennikarzy dziennie z całego świata chce od niego wywiad, a on o komedzie naprawdę opowiedział 1000000000 razy. I naprawdę w wywiadach i w filmach dokumentalnych ciągle i zawsze występował, więc jakaś tam Grzebałkowska to naprawdę go już nie interesowała. No więc ja się trzymałam i w końcu pomyślałam sobie, no dobrze, no głową muru nie przebiję, wykorzystam jego wypowiedzi z książek, bo naprawdę mnóstwo tego jest i jeszcze jest jego autobiografia przecież i tak dalej. Ale wpadłam na taki pomysł, jak już naprawdę zbliżał się czas, że już musiałam siąść do pisania. Napisałam do pani Małgosi, pani Małgosiu, dobra, a już naprawdę pisałyśmy sobie, co u naszych dzieci słychać, że ona właśnie teraz na wakacje jedzie z mężem, naprawdę super pani Małgosia. I
Aha, bo jeszcze było tak, że w ogóle mnóstwo ludzi radziło mi, żebym docierała do Polańskiego przez jego znajomych, a przecież ja cały ten krąg znajomych obskoczyłam. Na przykład Jerzy Skolimowski rozmawia z Romanem Polańskim raz w tygodniu, to są przyjaciele. Ale ja sobie pomyślałam, czy ktoś mi powiedział, że Polański nie cierpi, żeby wykorzystywać jego przyjaciół do pośredniczenia. I nie zrobiłam tego. I chyba dobrze zrobiłam, bo tak to się skończyło. Że w końcu, jak już mi przychodził ten czas pisania, to napisałam do pani Małgosi, że może ja zrobię tak. Napiszę po prostu do pana Polańskiego pytania. I niech ona mu przeczyta przy obiedzie, nagra to na komórkę i mi wyśle ten plik MP3, ja sobie odsłucham. Zawsze coś, prawda? Zawsze jakiś głos Polańskiego w naszym domu. I ona powiedziała, to jest super pomysł. Super pomysł, bo na spotkanie osobiste naprawdę nie ma szans. On wtedy montował ten film ostatni swój. I to jest super pomysł. I ja wysłałam te pytania. Oczywiście nie wysłałam pytań typu, jak pan poznał komedę, bo to zadał mu już każdy przedtem. W związku z tym z tego mogę sobie skorzystać. Zadałam mu takie pytania, których wcześniej mu nie zadawano albo zadawano, ale nie było odpowiedzi na nie w innych książkach i artykułach. I nagle dostałam list od pani Małgosi. Pani Magdo, panu Romanowi to się tak podobają pani pytania, że on chce z panią porozmawiać osobiście. Wow! Ale oczywiście nie osobiście oko w oko, tylko przez telefon. No ale Boże, no na bez ryby, rak ryba i bez jednooki królem, czy tam i tak dalej. No więc umówiłam się któregoś dnia, oczywiście to oni dzwonili do mnie, ja nie znam telefonu do nich, żebym nie sprzedała pewnie Plotkowi telefonu albo Ziobrze do Polańskiego. No i mieli dzwonić między 10 a 13. Zawał miałam za 10-13, bo nie zadzwonili. Nikt się do mnie nie mógł odzywać w domu wtedy. Od 8 rano się nie mógł odzywać, tak czekałam. A jeszcze musiałam nagrywać na głośno mówiący, bo w iPhone'ach nie ma aplikacji dyktafon. Przynajmniej wtedy nie było, 2 lata temu, więc musiałam przystawiać, nienawidzę gadać do głośno mówiącego, bo czasem jest takie odbicie, prawda? I o Jezu. No i zadzwonili za 3 pierwsza, nie? Kiedy ja już myślałam, że nie zadzwonią. No i to była super ciekawa rozmowa. Gadaliśmy godzinę, no ale potem Roman Polański powiedział, głodny jestem, kończymy. Ale to była bardzo ciekawa rozmowa i to jest w ogóle bardzo ciekawy rozmówca. No i bardzo żałuję, że nie mogłam się z nim spotkać jednak osobiście. No ale cieszmy się. Ale przeczytał tę biografię? Nie wiem, ja mu wysłałam oczywiście i pani Małgosi też. Ale Boże Święty, czy on ma czas czytać biografię? Co, on wszystko wie o komedii, to co on będzie czytał biografię o komedii? Jakiś Grzebałkowski, co mu nic nie mówi, nie? Ciekawe jest, w ogóle przedstawione całe to środowisko i to jeszcze przed całe środowisko artystyczne, myślę o latach 60., 50., jeszcze przed wyjazdem tej grupki takiej do Stanów Zjednoczonych. Ale jest w takiej opinii społecznej, w takim myśleniu ludzkim jakimś, Fatum się pojawia, prawda, bo to jest i Frykowski, no właśnie Chłasko, Komeda, Niziński, tak, są takie postaci, które w sumie zmarły zaraz po sobie, albo popełniając samobójstwo, no albo w takich dziwnych okolicznościach, jak Frykowski chociażby. Pani tu się odżegnuje od tego Fatum, prawda? No zdecydowanie, ja nie jestem mistyczką, nie wierzę w żadne, jakby, że czyjś los był w gwiazdach zapisany, albo że Fatum właśnie, no bo co to by miało być? Oczywiście krąży bardzo silna teoria i jak byłam na spotkaniu przedwczoraj w Poznaniu, to jeden pan powiedział, proszę pani, przecież to wiadomo, że Polański oddał duszę diabłu i sprzedał jakby życie komedy za swoje powodzenie. No to nie złą cenę zapłacił, prawda, bo mu zaraz Manson żonę zabił. I jest taka teoria, która krąży po internecie, mało tego. Istnieje taka książka, która się nazywa Encyklopedia Jazzu Polskiego. Bardzo dobra książka, bardzo dobrze opisana, naprawdę opierałam się na niej, bo chronologię mi pomagało ustalić. No i nagle dochodzę tam do sylwetki komedy i tam na końcu jest napisane. Jest napisane tak, ja tam dokładnie to nie wiem, ale coś musi być na rzeczy, bo jak się zrobi stop klatkę w dziecku Rozmary, w scenie gwałtu szatana na Rozmary, to w drugim rzędzie widać Delawaya, tego przywódcę kościoła satanistycznego. I to raczej jest oczywiste, pisze autor poważnej encyklopedii, że Komeda właśnie poświęcił życie, nie, Polański poświęcił życie Komedy, żeby odnieść sukces.
ludzie. Nie ma fatum, nie ma fatum. To jest jakieś stracone pokolenie, ale po prostu jakby mnie chlali i ćpali, to może to fatum by od siebie oddalili. Ja nie wierzę w żadne fatum, by ksińscy też nie zmarli z powodu tego, żeby Ksiński malował takie straszne obrazy. Bo też ciekawe, bo u nas, nie wiem, czy Państwo widzieli ten spektakl Kalifornia Nieśmiertelni w Teatrze Małym, na jednej ze scen Teatru Współczesnego. I właśnie on bardzo mocno korzysta z tych właśnie takich powiązań, że właśnie Frykowski był mężem Osieckiej, a na ich ślubie świadkiem był... Nie, Chłasko był mężem Osieckiej, a Frykowski był świadkiem. Nie, to Osiecka z Frykowskim, Kameda świadkiem. Tak. A potem, a wcześniej Osiecka chodziła z Chłasko. Tak. To wszystko jest powiązane, ponieważ to było tak malutkie środowiseczko artystyczne, że tam każdy z każdym. Ale to nie z powodu diabła, tylko po prostu dzisiaj to środowisko artystyczne jest takie samo. Przecież w plotku czytam. No właśnie, ale wspomniała Pani o alkoholu i wydaje mi się, że to jest naprawdę jeden z bohaterów niestety tej książki. Ponieważ tu alkohol się leje strumieniami. Jak Państwo czytali tę książkę, to na pewno widzieli właśnie ile było, kto woził tam walizce, samą wódkę przywoził, tak? Tutaj pili od rana do wieczora. I to rzeczywiście Panią też uderzyło podczas pisania, że to było tak mocno alkoholowe środowisko? No tak, bo aż cały rozdział poświęciłam chlamie, bo to nawet nie było picie, tylko to było chlanie. No każdy artysta, jazzman, z którym zaczynałam rozmowę, to zaczynał od tego, że nic mi nie powie, bo był ciągle pijany wtedy i nie pamięta. Jeden naprawdę wybitny jazzman, i nie Stańko i nie Urbaniak, tylko inny jeszcze, powiedział, co ja Pani powiem, ja na kolanach na scenę wchodziłem, na kolanach ze sceny schodziłem. Naprawdę, a żona Edwarda Etlera, takiego reżysera, który wyjechał w 68 i u nas jest już zapomniany, ale powiedziała, alkohol był wtedy naszym narkotykiem. Myśmy pili, no bo nie było narkotyków, dopiero były próby z LSD właśnie, między innymi towarzystwo Beksińskiego wtedy próbowało. Oni pili na umór, to było potworne. Ilu z nich z tego powodu jakby zmarło albo w ogóle karierę nie zrobiło, ilu się udało na szczęście, no ale przecież Michał Urbaniak, młody w stosunku do komedy człowiek, poszedł na pierwszy odwyk w 60 bodajże 8 roku. No więc jak na odwyk, taki młody człowiek? Piły też kobiety. Zofia Komedowa, no to ją bardzo alkohol zniszczył, zdecydowanie. To w ogóle małżeństwo się rozpadło Komedów z tego powodu i ona po śmierci Komedy, pół roku po śmierci Komedy też poszła na odwyk. Także wszyscy pili na umór. Zresztą Urbaniak mi mówił, że Michał Urbaniak mi mówił, że przecież on jak przed po piwo dla kolegów, jak grali, piło się rano, żeby zwalczyć kaca, piło się, żeby nie mieć tremy, jak się wchodziło na scenę, piło się w trakcie grania, bo jest fajnie i potem piło się, bo się schodziło ze sceny i trzeba było się już wyciszyć. Więc każdy pretekst był dobry. A Michał Urbaniak, który skakał po piwo dla kolegów, to kupował jeszcze wódkę, otwierał piwo, bo jeszcze było na taki krachle, nie? Więc można było otworzyć. I odpijał piwo i dolewał im wódki, żeby mocniej ich trzepało, oni o tym nie wiedzieli. Tak tam Stańko wspomina, prawda, że on był, znaczy oni o Stańce mówią, że Stańko powołał wszystkiego. On się niczego nie bał. Stańko był pierwszym eksperymentatorem w narkotyku wśród polskich jazzmenów. I właśnie jak jeździli za granicę i ci nasi pili, a zagraniczni już ćpali, to on zawsze był znaczy zagraniczni to ćpali już od dawna. Stan Getz przecież w latach 50. już siedział za narkotyki. Znaczy po prostu pod wpływem narkotyków napadł na aptekę, bo chciał ukraść narkotyki. I przecież to wtedy Tomasza Stańkę podsyłali, żeby próbował tam z tymi zagranicznymi, czy potem przychodzi i opowiadał jak to jest, co czuje, bo oni się trochę jeszcze bali. Właśnie, ale tu pojawiło się imię Zosi Komedowej. To jest druga Zosia w Pani pisarstwie, prawda? I to jest zupełnie inna Zosia od Zosi Beksińskiej. Bo Zofia Beksińska była jednak bardzo wycofaną osobą i w cieniu i zawsze można powiedzieć, że taką usługującą synowi i mężowi. Natomiast Zofia Komedowa, no to jest postać wyjątkowa i przyznam, że nie budzi naszej sympatii chyba, gdy czytamy. I no proszę powiedzieć nam parę słów właśnie o tej Zofii Komedowej. Kim ona, jak Pani ją postrzega też? We mnie ona nie budzi sympatii, ale nie budzi we mnie też złych emocji. Tylko ja jej strasznie współczuję, bo to naprawdę była bardzo inteligentna, bardzo wartościowa kobieta, którą alkohol, ona miała taki charakter, taki zawziętusa takiego i jak się napiła, to jeszcze bardziej to w niej. Niektórzy mają, jak to mi powiedział Polański, wino ciche,
To miał wino ciche, miał właśnie Komeda, a ona miała zdecydowanie wino głośne. I pod wpływem alkoholu biła ludzi po twarzach, awanturowała się. No, to nie było wierne sobie małżeństwo, obustronnie nie, bardzo niewierne, więc nie wiem, czy nawet od strony Zofii bardziej niewierne nie było. Więc to wszystko robił alkohol. Natomiast ja jej bardzo współczuję z tego powodu, bo przecież nikt nie chce być ani pośmiewiskiem, ani nikim takim. Natomiast podziwiam ją za to, że zanim Yoko Ono jeszcze kiedyś myślała, że rozwali Beatlesów, to już mieliśmy w Polsce Zosię Komedową. Naprawdę, Yoko Ono mogłaby się od niej uczyć. Już po roku istnienia sekstetu Komedy, sekstet Komedy zrobił zebranie i powiedzieli, że chcą się pozbyć tej menedżerki, która jest dziewczyną ich szefa, bo po prostu nie mogą z nią wytrzymać. Ona się wtrąca we wszystko. To Ptaszyn Wróblewski mi powiedział, że ona była mega maksymalnie apodyktyczna. Chciała mieć wpływ na wszystko. Na to, gdzie śpią, na to, ile zarabiają. Jak ona pisała o stypendium do ministerstwa, to nie był sekstet Komedy, tylko septet Komedy, ponieważ ona też chciała pieniądze. Jak do Moskwy mieli jechać, to zaprosili zespół, jej nie zaprosili. No to zespół musiał napisać, my, sekstet Komedy, bardzo prosimy, żeby mogła jechać za nim nasza menadżerka. Co jest nieprawdą, że chcieli, bo właśnie było to zebranie. I to właśnie powiedział pan Ptaszyn, że mogła się wtrącać we wszystko. No ale kurczę, wtrącać się w repertuar, jak ona grała na pianinie, bo była panienką z dobrego domu. Ona pochodziła z rodziny Tittenbrunów ziemiańskiej, więc umiała grać na pianinie, ale jazzu grać nie umiała. No i to zebranie właśnie było, postanowili, że pozbędą się Zofii i nie było na tym zebraniu Zofii i Krzysztofa, no ale ktoś wygadał Komedzie. I następne zebranie, Jerzy Milion wstaje, ma przedstawić imieniu zespołu, że nie chcą już Zofii w zespole, ale zanim powiedział te słowa, to Krzysztof Komeda powiedział, a kolega Jerzy Milion już nie jest naszym członkiem zespołu. No i tyle było, bo nikt nie będzie Komedzie mówił, czy jego dziewczyna będzie impresariem, czy nie. Także to ich małżeństwo, ona była niesamowita. Ona tańczyła do upadłego, była niezwykłą organizatorką. Jak przejęła piwnicę pod Baranami, to piwnica pod Baranami zaczęła zarabiać pieniądze. Tylko że skłócała się ze wszystkimi natychmiast. Każdemu mówiła szczerze, co o nim myśli. Przy tym była tak, najlepiej ubraną dziewczyną w ogóle w środowisku jazzowym, ale nie tylko. Szczuploteńka, potwornie zgrabna, a miała tak grube włosy, że normalnie jak się widzi warko, czy jeszcze blond, bez farbowania, to miała taki jak nadgarstek mężczyzny. No po prostu świetna babka. Ale ja uważam, że ona, że czasy, w których ona żyła, nie dorosły do niej. Bo mnie się wydaje, że takich kobiet jak Zofia, to jest dzisiaj już pełno. Samodzielnych, zdecydowanych, mówiących, co chcą zrobić, świetnie się ubierających i pijących na umór na barze. I w sumie jest, jakie to fajne, nie? I same tak robimy. Natomiast to nie były czasy dla Zofii Komedowej. Więc ona się w tym wszystkim gubiła, alkohol pomagał jej zapominać, no ale alkohol aż za bardzo. Właśnie ona się wydaje taką postacią dosyć tragiczną, bo nam się kojarzy z tego słynnego zdjęcia, kiedy na łóżku siedzą, na pewno Państwo kojarzą to zdjęcie, siedzi właśnie Komeda i gra na saksofonie, a Zofia Komedowa leży. Natomiast okazuje się, że to jej życie zresztą takie, to zostawienie syna, prawda, pod opieką własnej matki i taki średni raczej z nim kontakt, to, że właśnie całym jej życiem był Komeda. I tam pada w pewnym momencie takie zdanie, że ona, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że właśnie dla niej całym życiem był Komeda, ale Komeda nie chciał jej jako tak, to powiedział Mirosław Szajbo, że Zofia chciała być Komedą, ale Komeda nie chciał być Zofią. Więc to było tak. Ona była okropną matką, to trzeba jej przyznać, że naprawdę urodziła dziecko swojemu pierwszemu mężowi, z mężem się rozwiodła, bo był okropnym draniem. I natychmiast to dziecko porzuciła, jak miało 3 miesiące, do swojej matce, bo już znała Krzysztofa, bo już w tym Kraków ją wołał. Ona przebywała, przyjaźniła się z Mrożkiem, z Leszkiem Herdegenem, no przebywała w tym całym środowisku, a tu dziecko płacze, a tu trzeba. Więc ona to dziecko zobaczyła pierwszy raz po oddaniu na roczek, a potem dopiero go wzięła do siebie, jak miał 7 lat. Więc to nie nastąpiło nawiązanie więzi. I syn Zofii, który bardzo jest za mamą do dzisiaj i tak dalej, ale na przykład moczył się do 18 roku życia. Nie zdradzam tu żadnych tajemnic, on to autoryzował to zdanie o tym moczeniu. I ja mówię, no a panie Tomku, jak pan myśli, dlaczego on mówi? No ja wiem, że to z powodu mojej matki, no ona była okropną matką, no ale matką była, no więc wszystkie dzieci kochają swoje mamy, prawie wszystkie.
No ale to ona działa naprawdę, tak jak Pani wspomniała, bardzo mocno, organizuje te wszystkie wyjazdy, walczy o stypendia. Czy można by sobie zadać oczywiście takie pytanie, czy Komeda i jego zespół pojechaliby tak daleko i zaszliby tak daleko, gdyby nie Zofia Komedowa? Tak, tak. Jest taka teoria, którą mi ludzie właśnie mówili, jak się z nimi spotykałam. Musi Pani pamiętać, że gdyby nie Zofia, to nie byłoby Komedy. To jest nieprawda. Oni się poznają w czerwcu 1956 roku, kiedy za 2 miesiące będzie już festiwal w Sopocie. Istnieje już sekstet Komedy, już wszyscy mają pseudonimy, już grają i ćwiczą regularnie, już Komeda, on pseudonim ma od niedawna, ale jako Krzysztof Trzciński jazzman w środowisku jazzowym, które wtedy jest wąskie i hermetyczne, istnieje, jest znany. Więc to jest nieprawda, że gdyby nie Komeda. Zofia bardzo im ułatwiała życie, ale to były takie czasy, że impresariowie to po prostu czyhali, że mieć jakiś zespół. Więc gdyby nie Zofia, to ktoś inny. Ona sekstetowi Komedy, no ja nie wiem, czy ona załatwiała im aż tak bardzo dużo tych koncertów, czy te koncerty same się zgłaszały do nich, a ona jechała z nimi, tam owszem, wykłócała się o pieniądze i tak dalej. Ale to jest też tak, że ona Krzysztofowi w domu bardzo takie dobre warunki stworzyła. On w życiu nie był po zakupy, on w życiu herbaty nie ugotował. On wstawał rano i miał już jajko po wiedeńsku, bo on zawsze codziennie śniadanie jajko po wiedeńsku. I Zofia już przyniosła bułeczki ze sklepu i nadziane na widelec opaliła nad gazem, żeby były chrupiące. Więc to był opiekacz lat 60. i 50. Więc wypijał i potem jak nie miał jakichś koncertów albo spotkań, albo grania dla filmu, to po prostu mógł siadać i komponować. Więc sytuacja taka laboratoryjna, to ona mu dała. Ale skąd my możemy wiedzieć, czy gdyby musiał iść po kilo ziemniaków, bo inna żona by go nie wysłała, to przecież tak samo by komponował, no. To nie wydaje mi się, że to akurat Zofia. Raczej potem była przeszkodą w jego życiu. Właśnie, bo kiedy on wjeżdża do Stanów, to wszyscy mówią, że tak jakby on poczuł nagle wolność. Zresztą on się tam zakochuje i zrywa z Zofią. Ale on jakby się uwalnia i wszyscy wspominają, że jakby poczuł wolność. Właśnie tę wolność podkreślają. No tak, bo to już było takie strasznie męczące. Oni wszędzie szli razem, no bo Zofia była potwornie zazdrosna. Ona nie puszczała go na krok, więc to mi opowiadał Kazimierz Kuc, że widział kiedyś taką sytuację, że w jakiejś knajpie tańczyli, pewnie w Spatifie. Tańczył Krzysztof z jakąś dziewczyną i Zofia zdjęła szpilkę i poleciała walić go tą szpilką w głowę, żeby nie tańczył. Ale także na weselu kuzynki zrobił awanturę kuzynce Krzysztofa, jak zatańczył z tą kuzynką. Co ojciec tej kuzynki, taki pan starszej daty przedwojenny, powiedział, no takich słów u kobiety to jeszcze nie słyszałem. Także ten związek, no dobra, ale z drugiej strony ten związek trwał, prawda? Krzysztof miał parę miłości po drodze do takich poważnych, na przykład z Krystyną Sienkiewicz, już obecnie nieżyjącą przecież, gdzie to była taka miłość naprawdę poważna, ale jednak nie zdecydował się na odejście od Zofii do Krystyny Sienkiewicz, która była wolna i gotowa z nim żyć, więc coś go trzymało. Ale do Stanów uciekł przed Zofią. Tylko nie wiem, czy jej to powiedział, dlatego że ona zaraz za nim pojechała. Powiedział Stańce dzień przed wyjazdem, Tomaszowi Stańce powiedział, że z Zosią koniec, że jadę, zakładam nowe życie i prawdopodobnie nie wrócę. Ale nie wiem, czy Zosi powiedział, że z Zosią koniec, bo Zosi nie zaprosił Paramount Pictures, co było dla niej afrontem, bo było tak przyjęte, że zawsze gdzie jechał Komeda za granicę, no wiadomo, że wtedy za granicę wyjechać to była niezwykła gratka, więc jak jechał Krzysztof, to jechała Zofia i zawsze albo wytwórnia brytyjska zapraszała, albo zapraszali reżyserzy, albo jak Krzysztof jechał grać do Sztokholmu, to Zofia jechała tam na zaproszenie, bo to zawsze musiało być oczywiście zaproszenie, no to przecież pamiętacie Państwo, jak to było, prawda? Nie można było sobie pojechać. A tutaj nagle Paramount Pictures zaprasza tylko Komedę, no ale nikt nie będzie Zofii Komedowej mówił, że ona nie może pojechać do Ameryki, jak ona chce pojechać do Ameryki, no to był taki typ kobiety. Więc zrobiła imprezę pożegnalną w domu, wszyscy się strasznie pochlali, zabrała, spakowała walizkę, załatwiła jakoś ten paszport, załatwiła zaproszenie z Ameryki, miała przyjaciół w Nowym Jorku i
I po prostu pojechała. Miała tam ikonę, miała magii przyprawę, miała jakieś takie różne rzeczy. Wzięła maszynę do pisania. Pomyślcie, jaka to naiwność. Wzięła maszynę do pisania, bo ona zamierzała być znowu impresario komedy w Los Angeles. Ona nie znała ani słowa po angielsku. Ona mówiła trochę po niemiecku. To co ona sobie wyobrażała? Że jak będzie? No przyjechała i oczywiście było jej bardzo przykro na wstępie, ponieważ komeda miała już dziewczynę. Ilanę, młodszą od Zosi, aktorkę hollywoodzką, która była z Izraela, pochodziła z Izraela. Więc no tak się strasznie się miotali przez pół roku, aż ona wyjechała bardzo krótko przed premierą Dziecka Rosemary, które okazało się oczywiście wielkim sukcesem i nagle komeda, będąc takim, że pokładano w nim wielkie nadzieje, spełnił te nadzieje, więc już w ogóle Paramount Pictures już nie zamierzał go w ogóle wypuszczać swoich rąk. Ale, no właśnie, a co zostało jakby po komedzie dzisiaj? W sensie, czy dzisiaj jeszcze Stany Zjednoczone pamiętają takiego wspaniałego kompozytora do prawie wszystkich, dopóki żył przecież Polański, do wszystkich filmów Polańskiego? Jak pani badała, zostało tam coś jeszcze we wspomnieniach? Ani kawałeczek, nic. Nikt nie pamięta komedy. Ja myślę, że komedę zapomniano, nie wiem, komeda zmarł. Miał wypadek w październiku 68 roku, zmarł w kwietniu 69. To ja myślę, że nie wiem, w maju 69 już nikt nie pamiętał komedię. To jest złudzenie, że nam się wydaje, że my tutaj w Polsce go wielbimy i cały czas świetną muzykę aranżują zespoły. Jest taki świetny zespół E-Ups, polecam Państwu, genialnie muzykę komedy nowocześnie przerobili. No ale też jest Jagodziński z komedą, no i w ogóle fantastycznie i my kochamy tego komedę i nam się wydaje, że no mój Boże, on do tylu filmów Polańskiego, ale to są wszystko filmy europejskie Polańskiego. Pierwszy film hollywoodzki to jest właśnie Dziecko Rosemary, bo nawet Wampiry, Nieustraszeni pogromców wampirów, to był film kręcony w Wielkiej Brytanii, tylko on był pokazywany w Stanach Zjednoczonych. Nikt komedy nie pamięta. Nam jest przykro z tego powodu, ale pomyślmy sobie, my nawet nie wiemy o tym, ale prawdopodobnie był jakiś rumuński kompozytor muzyki filmowej, który w tym samym czasie pojechał do Stanów i do jakiegoś filmu zrobił muzykę. I my nawet tego filmu nie kojarzymy za bardzo, bo też nie sądzę, żeby Dziecko Rosemary poza Polską było jeszcze dobrze pamiętane, ponieważ to jednak jest film Polańskiego, naszego reżysera. I ten rumuński reżyser, powiedzmy, zmarł. Czy my pamiętamy jakiegoś rumuńskiego kompozytora? No nie. Ale oczywiście jadąc do Stanów, wydawało mi się, że no, wszystkie drzwi się przede mną otworzą, jak powiem, że jestem z Polski. Jak byłam raz w Peru i wtedy jeszcze był Jan Paweł II papieżem, to wszystkie drzwi się otwierały, jak się mówiło, że jest się z Polski i Jan Paweł II. Ale z komedą tak to nie działa. I właśnie już mi się wydawało, na Immigration się trochę denerwowałam, bo leciałam z mężem i z córeczką i myślę sobie, Boże Święty, Ewa Chodakowska, ją cofnęli z lotniska, a jak mnie cofną? No i dochodzimy do tego urzędnika Immigration i on mówi, no tutaj jaki jest Państwa cel? A przecież byliśmy taką typową rodziną, która już zostanie, bo chcemy mieć naczynia w Ameryce, więc mówię, o matko, cofną nas. No i ten pan z Immigration mówi, jaki jest cel, no więc ja mówię, wie pan, nawet nie mówiłam z tym reporterką, bo bałam się, że to nie zaimponuje, mówię, jestem pisarką, piszę książki. No i właśnie piszę książkę o takim panu, którego pan na pewno kojarzy, na pewno. On mówi, tak o kim? A ja mówię, no Christopher Comida. Patrzy na mnie, mówisz w ogóle, sorry, w ogóle kompletnie, nie? Ja mówię, okej, mówię, ale film, do którego skomponował muzykę, wie pan, to jest nasz wielki polski kompozytor. I taki film to na pewno pan zna, Rosemary's Baby. A on mówi, wie pani co, nie znam, ale ja jestem z Utah. Więc... I potem niestety to się powtarzało już do samego końca. A przejechaliśmy od Los Angeles przez San Francisco do Nowego Jorku, przeważnie przez małe wiochy, bo nas interesuje prowincja amerykańska. No więc prowincja amerykańska komedy nie pamięta. A Skandynawia? Tam zupełnie coś innego. Komedę kojarzą. Ale też nie wiem, nie robiłam takiego eksperymentu, czy jakbym szła ulicą główną, typu tam Monciak, tam w Sztokholmie mają taką ulicę, pytałabym komeda,
z akcentem był, trzeba powiedzieć commento, commento. To czy oni pamiętali? Pewnie nie. Natomiast w Sztokholmie, w Szwecji kontaktowałam się z jazzmenami z pokolenia komedy oraz z działaczem jazzowym, który tam jest takim pracownikiem Muzeum Jazzu jakby. Tam Muzyk Huset to w ogóle jest. I oni no, bardzo lubią komedę, no ale to jakby no też nie wiem jak to jest z cywilami, z ludźmi związanymi z jazzem. Natomiast też spotkałam się z Bentem Rosengrenem tam. To bardzo było przyjemne spotkanie, chociaż kompletnie bezowocne. Bent Rosengren to, jak Państwo znają film, wszyscy znamy przecież, Nóż w wodzie. I tam jest taki piękny motyw na saksofonie, prawda? To właśnie zagrał Bent Rosengren, który bardzo śmiesznie był w tym czasie w Polsce, to jest opisane, ale właśnie spotkanie z nim polegało na tym, że on już kompletnie nic nie pamięta. I on mówi, że on nic nie pamięta. Więc ja mu mówię, no jak tam pamięta pan? On jeszcze gra normalnie, no ale ja też nic nie pamiętam, co dopiero Bent Rosengren. I on mówi, ja mówię, a jak pan pamięta Polskę? On mówi, nie pamiętam. Ja mówię, a jak pan nagrywał z komedą? Nie pamiętam. Coś mówi, chyba ta muzyka mi się podobała, ale nie pamiętam. Ja mówię, ale był... Tu pani, zaraz właśnie, proszę mi tutaj nie kraść puenty, bo pani powiedziała, że był pewnie pijany. Właśnie ja mówię, no dobra, ale nic nie pani pan z Polski, pan nie pamięta, 2 miesiące pan spędził w naszym kraju, co dla Szweda to musiał być szok. Tej takiej Skandynawii, przyjechał do tej szarej Polski. Jeszcze był w listopadzie i w grudniu, więc koszmar. On mówi, I don't remember. A ja mówię, wie pan co? Czy to nie wynika z tego, że pan wtedy strasznie dużo palił marihuany, bo on faktycznie jarał na potęgę. A on mówi, maybe, maybe. Zofia Komedowa pisała w swoich wspomnieniach, że jak mu się skończyła ta marihuana, to przestawiła go na wódkę i okazało się, że też dobrze gra na wódce. On powiedział, że jedyne co pamięta z tej Polski, to że się wchodziło do knajpy i się kupowało wódkę dla wszystkich, a ponieważ wtedy była garmażeria była jakby obowiązkowa, więc każdemu kupował jeszcze właśnie jajko sadzone z majonezem. To pamiętam. Pamiętam, że kupił sobie dużo płyt z nagraniami polskiej muzyki poważnej i torbę, do których tutaj włożył te płyty. Także wspomnienia słynnego muzyka jazzowego z Polski. Właśnie, w tej książce jest mnóstwo różnych takich anegdot, prawda? Takich historii, które pokazują nie tylko życie tej bohemy artystycznej, ale też życie codziennych mieszkańców Polski tamtych czasów i tego, jakie to było z dzisiejszej perspektywy zupełnie abstrakcyjne. Czas na Państwa pytania. Zapraszam. Proszę się nie obawiać. Proszę się obawiać. A może pani napisze taką jednak taką książkę o tej XIX-wiecznej, jak pani to nazwała, kulturze materialnej, tak? I to może być ciekawe. W moim rodzinnym mieście Bydgoszczy jest takie Muzeum Mydła i Historii Brudu. To jest super bardzo ciekawe muzeum. Także to nie byłoby takie nieciekawe. Wie pani co? Jest taka super książka, która się nazywa W salonie i w kuchni. I to była książka, która mnie zainspirowała jeszcze jak byłam w liceum właśnie do tego tematu. Polecam państwu, na pewno jest w bibliotece. Na pewno jest. Bo to jest w ogóle doktorat jakiejś naukowczyni. Ona była nawet wydana jakoś całkiem niedawno. Boże, jaka to jest książka, jaka fascynująca. Więc już nie ma sensu, żebym pisała drugą taką książkę, bo nie sądzę, żeby czegoś nowego się dowiedziała. A wie pani, ja mam jednak temperament reporterki. Ja lubię rozmawiać z ludźmi. A trudno gadać z ludźmi z XIX wieku, już niewielu ich zostało. Pamiętam pani wywiad z nieżyjącym już Miecugowem, ten drugi inny punkt widzenia, jak właśnie pani mówiła, zachęcała do tych rozmów. Tak, tak. Moją córką te rozmowy przeprowadziliśmy. Nie, przestało działać. Bateryjka się skończyła. To proszę, to ja sięgnę. Jak Jerzy Połomski mogę. Pytanie. To kto z Państwa ma jeszcze pytanie? Proszę. Bo ja już przejmę rolę wiodącego pytania. Ja mam takie pytanie. Tu, pani, a potem pana zapamiętam. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko te książki są bardzo różne, niezależnie od tego, bo Beksiński to jest tyle informacji, że no poznajemy na wylot aż do powiedzmy takiego zmieszania i zażenowania niekiedy tego bohatera. To, że pani mówi, to jest bardzo piękne. Natomiast chciałam zapytać o ten tytuł komedii, że tam jest coś tam. Osobiste. Że tak naprawdę przy tych wszystkich nadzwyczaj ciekawych historyjkach to komeda pozostaje nieznany.
prawda? Ja to jest bardzo, a z drugiej strony chciałam jeszcze powiedzieć, dlaczego mi się strasznie podoba pani pisanie. Dlatego, że w ogóle autobiografia jako gatunek wydawała mi się taka trochę martwa, taka starożytna i właściwie znam się czy ta biografia. I dopiero w pani tekstach widzę, że to jest po prostu tak nieprzewidywalne. Kompozycja tak w ogóle nieoczekiwana, nie wiadomo, w prawo, w lewo, jak wiatr. Po prostu nie taki po prostu taki chronologiczny, taki smutny potok. Gdzieś tam te wszystkie informacje są, ale ta nieprzewidywalna jest całkowita. Te tytuły rozdziałów zupełnie jak sufitu, w ogóle niektóre informacyjne, które poetyckie, które takie. No po prostu zmierzam do tego, że nieważne jest, czy tam, według mnie, ile tam szczegółów pani dotarła do tej ostatecznej wersji śmierci Chłaski, ale że on jest właśnie taki nieprzenikniony do końca, jako postać. I pani po prostu indywidualna kompozycja, nie wiem, pomysł na te książki, to jest największa wartość. A po drugie, jeszcze gdzieś tam pamiętam jakiś wywiad, czy tam z panią, gdzie pani mówi, że najbardziej się pani podoba, zadowolona jest pani z jednego zdania, z kawy do ostatniego, mianowicie to Zosia, która za noszami idzie i zakrywa nogi kocem, czy tam swetrem nogi z Komedy, bo żeby mu nie było zimno. I to chyba chodzi o wniosku tak, oczywiście na każdej takiej rasowej książce, która robi wrażenie, nie ma tam właśnie wprost żadnych opinii pani, tylko same różne przytaczane rzeczy i różne wesołe historyjki o tym, jak trudno na przykład do kogoś dotrzeć, czy takie warsztatowe, ale zupełnie niezwiązane z opinią o tym, co pani pisze. Natomiast wydaje mi się, że też się zastanawiałam nad Zosią, że ona, właśnie to dla mnie najbardziej nie do przyjęcia, że ona tego syna tak urzuciła. I właściwie ta pijaczka, i tak strasznie to pijaku mówiła, ja się nie przytoczę, bo aż się wstydzę, ale smakowicie zachęcam do przyznania, jak ona mówiła o Chłasce, jak się wyrażała. Mimo, że go bardzo kochała, to ostatnie zdanie właśnie na tych nowszach, wydaje mi się, że w taki finezyjny sposób tak naprawdę zajmuje pani stanowisko za nią. No, to mi się podoba bardzo. No tak właśnie to współczucie dla niej tam, wydaje mi się, wyrażam tym ostatnim zdaniem. Jakoś tak, że nie chciałabym jej całkiem pognębić, bo też... Bo po co tak też ludzi całkiem pognębiać? Znaczy nie wszyscy są do wyratowania, politycy nie są do wyratowania, ale taka Zofia, ale... Bo jeszcze zapomniałam, o czym pani pyta na samym początku. No właśnie historia, właśnie bardziej tego pobawienia. A tak, wie pani co? Właśnie trudno, do Komedy trudno dojść. Znaczy, bo to było tak, że na początku byłam trochę zmartwiona, że no właśnie tutaj jestem w okrężnicy Beksińskich, a Kometa cały czas przede mną umyka. Ale potem pomyślałam sobie, że taki był właśnie Kometa, że przez cały czas on mi umykał, bo on też innym ludziom umykał. Beksińcy to jest portret wewnętrzny, a Kometa to jest portret zewnętrzny. I nic na to nie poradzę, on po prostu taki był. Tyle po nim zostało, nic naprawdę więcej nikomu innemu się już nie uda znaleźć. Oczywiście oprócz tego, że każdy może napisać to w jakiś tam swój sposób, prawda? A poza tym, chciałam się odnieść do tej biografii. Trzeba czytać biografie zagraniczne, one są zupełnie inne. To, no, nasza biografia polska też już wyłazi z tego. I właśnie wychodzi świetna książka Kasi Surmiak-Domańskiej o Kieślowskim i jest świetna książka Doroty Karaś-Szczecinianki o Cybulskim, a teraz pisze genialną książkę Szczecinianka Karaś o Annie Walentynowi, więc naprawdę fajnie jest. Na przykład, tylko takie pytanie jest, ja nie piszę sensu stricte biografii, mi się wydaje. Dałabym się powiedzieć, że są takie biografie. Ja jestem reporterką i powiedziałabym, że to są takie duże reportaże. Właśnie, bo biografia mi się kojarzy właśnie z takim naukowym całym aparatem, który stoi za tym. Przecież ja nie robię analizy twórczości, tak jak ja bym zrobiła analizę Komedy, jak ja nic nie rozumiałam z tych analiz, bo czytałam inne, tam były alikwoty, ja w ogóle nic z tego nie rozumiałam, więc bardziej to jest tak właśnie, mnie ciekawi życie codzienne ludzi, z jakiego kubeczka pili mleczko na śmiadanie i takie rzeczy. Mogę jeszcze tylko dopytać, bo jest ważne, ale ostatnio. Już ostatnio. Ja pamiętam, tam pan miał pytanie i mam pana na oko. Czy zgodzi się pani ze mną, że Beksiński, jak tak pani pogrzewała, to właściwie tu nie było co grzewać, bo on tylko nie grzewać, tylko tak. Że on się okazuje, ja mam takie wrażenie, postacią traci zbliżenie, tak powiem w skrócie. Jest artystą znanym, ale bardzo ciekawa jako postać takiego tekstu. Natomiast nie strzegli, natomiast Kometa, przez to, że nie przeniknie, przez to, że właściwie sam jest człowiekiem wielkim jako artysta. A Beksiński trochę mniejszy niż się nam wydawało, chociaż bardzo ciekawy jako bohater tej książki nadzwyczaj ciekawy. No jakbyśmy mieli te
jakby Komeda pisał listy, jakbyśmy mieli może tak wszystkie intymne listy Komedy, tak jak mieliśmy Beksińskiego, też może byśmy inaczej na niego spojrzeli. A może wcale nie. Mówią, że Komeda po prostu był bardzo szlachetnym człowiekiem i naprawdę nikt złego, nikt nic nie powiedział na jego temat. O Beksińskim też nie. To są postaci, wie pani, pół wieku je różni. To jednak Beksiński przeżył zupełnie do innych czasów też, prawda? I inna mowa już była, inne zachowania, też inne zwyczaje. Zupełnie inne temperamenty. Tak, a też inne temperamenty, więc faktycznie no, możemy się złościć na Zdzisława, na to jego taką codzienność. To jest też trochę tak. Zofia, Krzysztof. On tylko dobry, ona tylko zła. I stworzyli razem taką kulę, która jakby była biało-czarna. Więc on też miał dobrze w tym wszystkim. Pan teraz, tu. Dziękuję. No, dwa pytania. Pierwsze pytanie powiedziała pani, że stara się pani tą prawdę, którą pani pozna, przedstawić, żeby czytelnicy też mogli się o tym dowiedzieć. I w jednym z wywiadów bodajże w Radiowej Trójce powiedziała pani, że cieszy się, że książki, które zostały przez panią napisane, to ci bohaterowie już nie żyją, że mogła pani obiektywnie napisać, niech pani nie naciska i tak dalej. I tutaj jest moje pytanie odnośnie książki o Komedzie, gdzie ciężko by było tą książkę napisać, jakby pani Szczyńska żyła, ponieważ starałaby się, że ta wersja, którą przedstawiała, to żeby dalej była pielęgnowana. A mam pytanie, jak zareagował i czy rozmawiała pani z Pasiebem Komedy już, jak książka się ukazała, bo też tutaj się pojawiło, że on jednak sam powiedział, że matka to zawsze matka i no pewnie były rzeczy, które mogły go zaboleć i czy on się do tego ustosunkował? Tak, tak. Już odpowiadać? Tak, dobra. Za chwilę drugie pytanie. Dobra. No więc najpierw od końca zacznę, bo pamiętam. Więc Tomasz Lach autoryzował fragmenty, które jego dotyczyły, no bo było dosyć intymne z tym moczeniem się i tak dalej, no więc nie wiedziałam, czy on chce, ale się zgodził. Książka mu się podobała, ale ma parę uwag, bo na przykład Teresa Trzaskowska powiedziała no niezbyt dobre rzeczy o Zofii i on jest w szoku. Bo Teresa Trzaskowska za życia Zofii zawsze mówiła dobre rzeczy o Zofii. Bo właśnie na tym polegał problem z Zofią, że nikt nie mówił nic złego o Zofii za życia Zofii, bo wszyscy się jej bali. Więc on nie może w to uwierzyć, że Trzaskowska teraz tak mówi. Więc pewne rzeczy mu się tam nie podobają. Bardzo mu się nie podoba wersja Andrzeja Krakowskiego na przykład. No ale co mnie to interesuje, że mu się nie podoba? W sensie takim oczywiście bardzo miły człowiek i tak dalej, ale nigdy nie pisze pod czyjąś tezę. On mi bardzo pomagał, wysyłał dokumenty jakieś tam związane z Komedą, kierował do różnych ludzi. Natomiast od początku musiałam mu powiedzieć, panie Tomku, niech pan nie myśli, że ja będę robić cokolwiek zgodnie z tym, co pan by chciał, żeby tam było w tej książce. To muszę sama do wszystkiego dojść. I z tym to nigdy nie było. W ogóle nie było problemu z czymś takim. A druga rzecz, bo pan jeszcze zapytał, co pan zapytał na samym początku? Tak naprawdę w zasadzie chodziło mi o to, że wiadomo, Zofii Ciciński nie ma, więc nie mogę się wypowiedzieć. Tak, i bardzo dobrze, jakby żyła, to bym nie pisała. Ponieważ, znaczy tak, ja w ogóle wychodzę z założenia, że w ogóle, jak będę pisać jeszcze kiedykolwiek w życiu biografię, to zawsze ludzi, którzy nie żyją, bo dobry bohater to martwy bohater. Ponieważ z żyjącymi ludźmi, jeśli się pisze ich biografię, to zawsze trzeba iść na kompromis. No bo ja się wtedy z tymi ludźmi spotykam i oni mi coś mówią i na pewno mówią, dobra, ale tego to niech pani nie pisze. Co to znaczy niech pani nie pisze? Ktoś mi sprzedaje coś świetnego i niech pani nie pisze. To jest niemożliwe, więc ja bym na coś takiego nie mogła, bo jeśli by się skończyło pewnie sądem, wojną i tak dalej. A Zofia Komedowa to była postać bardzo barwna z cyklu WW, czyli AA też, ale WW, czyli Wielka Wdowa. Mamy w Polsce kilka takich wielkich wdów, to dotyczy żon zmarłych muzyków, poetów, pisarzy, które okopały się pod pomnikami swoich mężów i po prostu z karabinem w stronę tego, kto chciałby napisać inaczej niż one chciałyby, żeby to było napisane. I Zofia była tego rodzaju kobietą, że ja nawet zauważyłam, że jak filmy są dokumentalne o Komedzie, te, które powstały za życia Zofii, to są dobre filmy, ale takie
Bardziej laurkowe, tak. I jest film, który powstał po śmierci Zofii i jest inny zupełnie. To nawet nie chodzi o to, co ten dziennikarz przedstawia, no bo przedstawia fakty, tylko chodzi o to, jak się wypowiadają ludzie. Ci sami mówili ostrożniej za życia Zofii, a już mówią na przykład właśnie na Dorosław Szajbo mówi właśnie, że już komedii nie mógł, Zofii nie mógł wytrzymać i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby Zofia żyła, to bym się to nie wzięła, bo by mnie nie cierpiała strasznie za tę książkę i a po co mi też, by ktoś mnie nie cierpił. No a jakie pan ma jeszcze pytanie? Natomiast drugie pytanie to jest takie, zawsze pani powtarza, że te tematy do pani przyszły, tak? Że to wydawnictwo zwracało się, no może byśmy napisali taką książkę, tak? Czy jest jakaś postać, o której pani by chciała napisać, nie czekając, że przyjdzie wydawnictwo z Dachy i poprosi o to? Oraz druga rzecz, która się z tym wiąże, jest z jednym z wywiadów pani powiedziała, że przygotowując się do książki o komedzie, dużo pani rozmawiała z polskimi jazzmenami, poznała tę historię i z jednym z wywiadów powiedziała pani, że ta historia jest bardzo nieuporządkowana, że tak naprawdę polski jazz prosi się o taką porządną książkę, taki porządny reportaż, a wiemy, że tych ludzi jest coraz mniej. W tym roku pożegnaliśmy Tomasza Stańko, pożegnaliśmy Liliana, ludzi, którzy byli, którzy byli blisko związani. Tak? Tak. Ale to ja mam napisać tę rzecz? Pytanie jest, czy jest postać, o której pani by chciała napisać? Tak, chciałabym, o Marii Konopnickiej, ale to jest niemożliwe, ale autentycznie, to nie jest żart, bo to jest fascynująca postać, szalenie zafałszowana przez historię i przez tą jej rotę nieszczęsną. I dopiero teraz wychodzi jakby prawdziwość postaci, ale to jest już za późno, bo ja muszę rozmawiać. Nie mam temperamentu do pisania biografii tylko ze wspomnień, bo jestem reporterką, więc rozmowy. A z kim ja porozmawiam, kto znał Marię Konopnicką? No z nikim, prawda? Jej dziewczyna też nie żyje, więc w ogóle po prostu nie byłoby z kim porozmawiać. Natomiast co do tego drugiej części, drugiego pana pytania. Polskiego jazzu, tak. Tak, to wie pan co, no to naprawdę powinno coś powstać. Polski jazz, proszę państwa, to nie tylko jest historia wspaniałej muzyki, naprawdę. Myśmy naprawdę wytworzyli przed zamknięciem za kurtyną swój rodzaj jazzu. Jazzmeni nie cierpią, jak się mówi polski jazz, bo oni nie są polskimi jazzmenami, tylko oni są po prostu światowymi jazzmenami. Ale coś jest na rzeczy, jak posłuchamy, prawda? Zaczynając od Loli, Boże Święty, Namysłowskiego, przez ten romantyzm jakiś w muzyce komedii, co on twierdzi, że on nie wie, że taką mówią. Coś jest takiego przed zamknięciem. Skandynawowie się zakochali w tym naszym jazzie, jak już można było wyjeżdżać. Ale oprócz tego, jazz polski to była pewna emanacja wolności. Ja śmiem twierdzić, że rok 56. Festiwal Jazzowy w Sopocie to jest jakaś taka antycypacja, nie wiem, karnawału Solidarności. Naprawdę, to co się działo w Sopocie w 56. roku, to jest pierwszy oddech, który można wziąć w tej potwornej komunistycznej Polsce. I jazz to niósł z sobą. Jazz nigdy nie był zakazany w Polsce, to proszę sobie nie dać wmówić, że za jazz karano, że szło się do więzienia i jazzu nie wolno, nigdzie nie ma takiej ustawy, uchwały, edyktu, że za jazzu nie wolno grać. Był bardzo źle widziany i często przerywano imprezy jazzowe i komedia też miano wyrzucić ze studiów za to, że grał jazz, ale na szczęście wstał kolega podczas takiej połajanki i wstał i powiedział, że towarzysz tutaj z ZMP, który przyszedł właśnie wyrzucić komedę ze studiów, nie zna się, bo jazz to jest muzyka niewolników murzyńskich, którzy pracują dla Amerykanów, no więc są niewolnikami amerykańskimi. I wtedy ten towarzysz powiedział, aha, no i komeda skończył studia, został laryngologiem. Ale faktem jest, że brakuje takiego fajnego do czytania, opracowania o historii polskiego jazzu. Bo albo są to książki bardzo hermetyczne, z których ja nic nie zrozumiałam, albo są to bardzo ciekawe wywiady rzeki albo wspomnienia jazzmenów, ale mają tę wadę, że jak jest wywiad rzeka, to jazzmen mówi z głowy, nie sprawdza faktów. Tylko ja nie twierdzę, że ich kłamią, tylko to, co zapamiętali, to mówią. I na tym tak bazować nie można, trzeba sięgać do źródeł, trzeba sprawdzić, czy naprawdę grał w sierpniu, czy grał w lipcu, bo to jest bardzo ważne z punktu jakby widzenia historii.
Tu, pan najpierw podniósł pierwszy. Ale zaraz pan. Ja chciałem zapytać o Beksińskich i o kontrowersję, jaka powstała wokół pani książki i filmu Ostatnia rodzina, który był spójny z tym, co pani napisała. Natomiast przyjaciele Tomka Beksińskiego zaczęli mocno protestować. Wiesław Weiss wydał książkę, która pokazała jakby inne spojrzenie na jego osobę. Prawdopodobnie być może ta różnica wynikała z tego, że on miał po prostu inną twarz wśród znajomych, a inną twarz w rodzinie. Proszę opowiedzieć może, jak ta kontrowersja odbiła się, nie wiem, też na pani. No więc ja od razu powiem, że nie mogę panu nic na ten temat powiedzieć, ponieważ po prostu w ogóle nie wdaję się w dyskusję na temat książki pana Weissa. I niech to wystarczy za komentarz i w ogóle wszystko. Powiem tylko tyle. Kiedyś przyszło na spotkanie pani, która mnie nagrywała z ukrycia i potem przekazywała to panu Weissowi, pytając mnie o różne rzeczy. Nie, to było okropne, okropne i nie chcę o tym w ogóle rozmawiać. Co? Może być sobie 1000 książek o Beksińskich i każda może być inaczej, bo nie ma nikt jednej całkowitej prawdy na temat nikogo. Natomiast co do filmu Ostatnia rodzina, to w ogóle nie jesteśmy ze sobą kompatybilni, wręcz przeciwnie. Ten film powstał sobie, ja pisałam książkę sobie. Film nie ma nic wspólnego z moją książką. Ja uważam, że to w ogóle nie jest biograficzny film. Ale one jakby są spójne o tyle, że pokazują podobny obraz tej Nie, ja widzę zupełnie inny obraz. Nie, to Tomek w ogóle taki nie był, jak pokazuje jego film. Film pokazuje jakiegoś furiata, który się rzucał i miotał, a ja pokazuję w mojej książce, że Tomek bardzo kochał swoich rodziców i rodzice bardzo kochali jego. To, że była taka rodzina i że ta miłość im nie wychodziła, no umówmy się, myślę, że 80% polskich rodzin nie potrafi sobie okazywać miłości i uczuć. I Beksińscy nie odbiegali, tylko byli po prostu nietypową rodziną. Ale ani Zofia Beksińska nie była taka, jak pokazuje film. Moim zdaniem ten film obraża Beksińskich. Więc to w ogóle, nie poczuwam się w ogóle związana z tym filmem. I tylko tyle, bo Wajsie to... Ale podobał się pani ten film? Słucham? Podobał się pani ten film? Wie pani co, jeżeli zakładamy, bo filmowcy na początku mówili, że to jest film biograficzny. I wtedy rodzina zaczęła się burzyć i samczanie zaczęli się burzyć. I tak po 2-3 tygodniach zaczęła się taka kampania w tym filmie mówiąca, że to jednak jest film o jakiejś rodzinie, która bazuje trochę na życiu Beksińskiej. I to wtedy tak, o jakiejś rodzinie, która bazuje na życiu Beksińskiej, tak, ale biografia Beksińskiej to nie jest. To jest wycinek, ale też to jest no, licencja poetyka. Każdy artysta ma prawo, ja to nie jestem artystką, tylko reporterką, a filmowcy to są artyści, więc oni mają prawo mieć jakąś swoją wizję. A Zosia Beksińska w ogóle, najlepiej Beksińskich pokazuje film Beksińscy album wideofoniczny. To jest film dokumentalny, który powstał jakby na podstawie mojej książki, ale moja książka była punktem wyjścia, a potem oni dotarli do o wiele większej liczby dokumentów, no bo to było tak, że ja byłam pierwsza i pan dyrektor, który trzyma rękę w Sanoku na wszystkim po Beksińskich dał troszeczkę. Potem filmowi Ostatnia rodzina dał jeszcze troszeczkę, a potem już jak zobaczył, że propagowanie Beksińskiego przekłada się konkretnie na wizyty w muzeum, więc filmowi dokumentalnemu dał bardzo dużo świetnych rzeczy, których ja w ogóle nie widziałam. Jest taki w tym filmie, Ostatnia rodzina, tylko album wideofoniczny, jest na przykład taka tragikomiczna sytuacja, no bo oczywiście Zdzisław wszystko filmował. Jest taka sytuacja, jak umiera babcia i oni do trumny ją wkładają w tym mieszkaniu i próbują z trumną w bloku wejść do windy, się nie mieszczą, no po prostu jakaś straszna historia, więc ten film tak, a jeśli chodzi o film Ostatnia rodzina, dekoracje są genialne, uważam, że jest odtworzony jeden do jednego, świetnie gra pan Seweryn, świetnie, najlepiej ze wszystkich gra w ogóle Chyra, który gra Dmochowskiego, który tak gra tego Dmochowskiego, że ja się w połowie filmu zorientowałam, że to w ogóle mówię, Boże, przecież to nie jest Dmochowski. Jest idealnie identyczny. Ogrodnik, może go mam na imię? Dawid. O, Dawid Ogrodnik, chciał powiedzieć Jakub. No po prostu no, gra tak, jest tak gra po prostu na naciągniętej strunie. A Zofia Beksińska nie była tylko taką, ojejku, ojejku, nie była, bo właśnie z tego filmu album wideofoniczny wynika, że potrafiła się postawić, pokłócić, a była jaka była, no.
I jeszcze śmiesznie, bo w Sanoku, pozdrawiam Sanok, ludzie śmieją się, bo w tym filmie, bo Beksińcy zaciągali troszeczkę, no bo w Sanoku trochę ludzie tam zaciągają niektórzy. Z tym, że jak byli w Warszawie Beksińcy, to już tak nie zaciągali. To nie, nie, został tylko Zosi został taki lekki zaśpiew, ale czy słyszeliśmy w radiu Tomka zaciągającego albo Zdzisława, czy widzimy w dokumentalnych filmach zaciągającego? No w życiu. A oni w filmie tak mówią, to śmiesznie, bo w niektórych scenach mówią, w niektórych nie. No i samo się irytuje, że dobra, mówią, my zaciągamy, ale po lwowsku. A aktorzy w tym filmie zaciągają po białorusku. Co ja w ogóle nie widzę, że te różnice i pewnie my tutaj też nie widzimy. Ale to jest ważne, to jest ważne. Przecież wiadomo, że jakbyśmy tu zrobili film o Szczecinie, to też by nas szczegóły drażniły, prawda? Teraz jest film Kamerdyner i już Kaszubi się denerwują, że wcale nie tak z Kaszubami jest, jak... No ale no to zawsze to jest jakaś taka wypadkowa. I teraz pani. Ja bym wróciła jeszcze do tej Marii Konopnickiej, w sensie kobiety. Wszystkie te biografie to są mężczyźni. Czy widzi pani zainteresowanie w ogóle wydawców, czy zapotrzebowanie na tego rodzaju biografie? Tak, to jest jedno, no ale ich nie ma. I drugie pytanie to, nie mówiła pani o książce 45. Jestem żywo zainteresowana poszukiwaniem dokumentów i w ogóle jak to się i zdobywa, i pisze, i jakie się ma przełożenie, ponieważ no, zajmuję się historią własnej rodziny. Mm-hmm. No więc jeśli chodzi o kobiety, no to coraz więcej powstaje biografii. Niedługo będzie biografia Danuty Szaflarskiej. Nie, to Kasia Kubisiowska dopiero skończyła. Może były wcześniej, ale teraz będzie Katarzyny Kubisiowskiej, to coraz bardziej jest. To wydawcy nie mają nic przeciwko biografiom kobiet, tylko no, trzeba coś takiego trafić. Bo to wie pani, to musi być też ciekawe dla autora, w tym przypadku dla mnie. No bo jednak to się 2-3 lata spędza z daną postacią. Więc jak znajdę kogoś, kto odpowiednio... Nie ma takich kobiet? A jakąś pani może podrzucić? W tej chwili, a no właśnie, nie, więc teraz tak... nie, ale też to, pomyślałam, co pani mówi o tych żonach, o tych kobietach, które były z tymi wielkimi mężczyznami, no bo one by właśnie były silnymi indywidualnościami. Ja nie wiem, czy wydawnictwo jednak chciałby o żonach. Jednak ja bym chciał, o kimś to był w pierwszym rzędzie. Chyba, zresztą jest taka książka chyba żony pisarzy, czy coś takiego. Co? Donata Wałęsowa, no. Ale żyje! Niech żyje jak najdłużej. Bo potem jak zwalnęła tą swoją autobiografię, to nie wiem, czy ktoś ją przeskoczy. Tak, 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 nie, no to byłaby świetna postać, ale teraz na Walentynowi, co to Dorota Karaj ze Szczecina. No ale świetna jest z Angeliki Kuźniak-Ostryńskiej przecież. No tak, no tak, tak. No, no więc trochę powoli to się już robi, no. Więc to, tylko że ja mówię, chciałabym, żeby jednak to nie... No, kto mi powie o Marii Konopnickiej? Krasnoludki tylko, nie? A drugie pytanie, jak szukać tych materiałów? To jest bardzo trudno powiedzieć. Trzeba wszędzie iść, do każdego archiwum, które pani tylko ma, które jest związane z miejscem pobytu pani rodziny. IPN, to bardzo trudna jest droga, żeby wejść do IPN. Tu jest w pobliżu, gdzieś poszło dzisiaj obok IPN-u. Bardzo trudna jest droga, żeby dostać się do IPN-u. Trzeba przejść po prostu... tysiące jakby takich rzeczy, ale nie poddawać się, tylko iść do IPN-u, iść do każdego archiwum, tylko nie zawsze szukać po nazwisku, nie zawsze szukać po nazwie miejscowości, czasami trzeba od czapy szukać i dojść jakoś tak dookoła. Bardzo cenne są archiwa kościelne, księża, tak. Bardzo polecam stronę, się nazywa genealogy.pl. Tam są tacy wariaci, którzy jeżdżą po tych kościołach, fotografują księgi i potem można pijąc kawę przeglądać, właśnie tak miałam z Beksińskimi, że przeglądałam właśnie księgę tego Mateusza, tego syna Kuśnierza. Więc... Z tego najwięcej. Tak, tak, więc to, no i po rodzinie się rozejrzeć, kto co wie, kto co pamięta jakieś listy. Ja wiem, że my dzieci osadników, trudności mamy w tym względzie, prawda? Tak, no i wszystko już też przyjechaliśmy. Bo ja tak samo jestem przecież w Sadniku. Kto tu jest ze Szczecina sprzed wojny? Przecież nikt, nie? Tak samo jak ja z Sopotu. Więc to wszystko jak jechało, to żadnych dokumentów nie miało, no. Prawda? No przynajmniej moja chłopska rodzina, bo wszyscy w Polsce są szlachtą, tylko ja jestem chłopcem. 80%. No to już pani i ja jesteśmy chłopskie. Ale mieli dużo roboty ci nasi wszystkich obrobić, nie? Właśnie, wróćmy jeszcze taka historia, to co pani mówi
studia, nie we dworze, bo ja tą książkę znam o dworze, tylko właśnie o tych chłopach. Tak, bo nie ma źródeł, prawda? Nie ma informacji na ten temat. Bardzo chciałam podziękować za właśnie książkę 1945. Rzuciła mnie na kolana i pokazała mi to, gdybym nie miała problemu z kolanami. Proszę powiedzieć, ja jestem zainteresowana taką sprawą. Powiedziała pani, bo się czytaliśmy pewnie pani teksty w dużym formacie. To jest kuźnia naprawdę tuzów reportażu, czego pani według mojej skromnej osoby, w moim odczuciu jest dowodem. Ale proszę powiedzieć, czego pani się tam nauczyła i od kogo najwięcej, najbardziej? Bo jednak są formowani młodzi adepci sztuki reporterskiej przez tych tuzów i tuzerki, nie wiem jak to nazwać, tuzów i reportażu, szlifują, opiniują. I proszę powiedzieć, co pani wyniosła ze współpracy z tymi wielkimi personami? Wszystko. Wszystkiego nauczyłam się w dużym formacie. Wszystkiego nauczyłam Małgosia Szejnert, bo miałam to szczęście, że zostałam przyjęta do dużego formatu, to ona była szefową. Wszystkiego uczyła. To była bardzo bolesna nauka, bo Małgosia się nie cackała z nikim i niejedną zasłynęła. I zresztą Małgosia miała ksywę chłodnia, nie bez kozery. Ale ona o tym wie, ona o tym wie. A teraz jest najkochańsza na świecie. Po prostu ona powiedziała kiedyś, że ona chciała dostawać już doskonałe teksty, a myśmy jej dawali tak niedoskonałe. Więc na początku to było poprawianie, odsyłanie i tak dalej. Ale to było coś takiego, że ja przyszłam, zostałam jako jedna z ostatnich osób przyjęta do, to ty się magazyn nazywał. Nie, to tak, jak Połomski sobie zrobię, tak machnę. Zostałam jako jedna z ostatnich osób przyjęta, więc ja przyszłam do pracy, a tam już tak był. Bader, była Lidka Ostałowska, był Włodek Kalicki, był Wojtek Tochman, była Kasia Sobak-Domańska, Monika Piątkowska, no wszyscy tuzowie i tuzice. I byli redaktorzy niesamowici, więc to naprawdę było niesamowite, ale jak ja się uczyłam indywidualnie. Non-stop czytałam ich rzeczy, non-stop czytałam ich reportaży i rżnęłam bezczelnie po prostu styl, formę, no bo tak się człowiek uczy, prawda? Jak malarz się uczy malarstwa, no to idzie do muzeum i kopiuje godzinami czyjeś obrazy, zanim sobie wyrobi własną kreskę, więc w ogóle nie ma wstydu w tym, że się pisze w czyimś stylem, aż się swój załapie. I no potem, jak Małgosia odeszła, to moim szefem był Paweł Goźliński, dzisiaj szef wydawnictwa Agora, i Mariusz Szczygieł był jego zastępcą, więc to cały czas, ale to jest tam, cały czas my się wymieniamy. My mamy to szczęście, że tak się przyjaźnimy, nie tak, że codziennie do siebie dzwonimy i sobie spijamy z ust, ale no raz w roku się spotkamy u Małgosi właśnie pod Kazimierzem Dolnym w jej domu, ale zawsze możemy na siebie liczyć, jeśli chodzi na przykład, słuchaj, przeczytaj mój reportaż, przeczytaj mój tekst, przeczytaj mój wstęp, a jakbyś doradził. U mnie mistrzem Szczygieł jest od wymyślania tytułów i osobiste życie jazzu pod tytuł wymyślił Szczygieł i tytuł Beksiński wymyślił Szczygieł. To może się wydawać nic wielkiego wymyślić tytuł Beksiński, ale proszę uwierzyć, że długo się zastanawialiśmy, jaki dać tytuł, bo chodziło o to, żeby to był tytuł, który łączy tych dwoje ludzi, Tomka i Zdzisława, i się okazało, że tak naprawdę łączy ich najbardziej nazwisko. Więc to wszystko nie było proste. Więc o, nie wiem, czy satysfakcjonuje panią ta moja odpowiedź. I tylko powiem państwu na koniec anegdoty, będziemy szli do domu pewnie, że ostatnio jedna pani chciała mnie zaprosić na spotkanie z moją książką Komedia Życie Jazzu. Czy jeszcze ktoś z państwa ma może ostatnie pytanie? A jeśli nie, to przejdziemy do tej części bardziej intymnej, do podpisywania książek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.